Różańcowa Dziewico Maryjo, do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo. Parafia pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, była organizatorem pielgrzymki do kościoła stacyjnego w Krępnej Polanach w ramach akcji Różaniec do granic. Różańcowa Dziewico Maryjo, do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo. Z Jodłowskiej parafii wyjechało 76 osób. Dołączyli do tej grupy również parafianie z siedlisk Bogusz. Jest ratunek. Dla świata jest ogromna szansa, jeżeli zaufamy Matce Bożej, jeżeli polecimy jej swoje problemy i troski, jeżeli dokonamy przemiany naszego życia. I o to proszę Maryję podczas całego tego naszego zgromadzenia, podczas mszy świętej, podczas adoracji i w drodze. Msza święta została odprawiona w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Polanach pod przewodnictwem księdza dyrektora Caritas diecezji rzeszowskiej Stanisława Słowika. Nieraz jest to historia różańca rodzinnego, przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Dlatego wyciągamy ten szczególny skarb zarówno w autobusie, w szkole, w pracy, po to, aby modlić się na różańcu i żeby zaznaczyć, że jest to dla nas czymś ważnym. Dlatego przychodzimy w miesiącu październiku na nabożeństwa różańcowe. Dlatego ofiarujemy tę modlitwę za naszych bliskich zmarłych. Gdybyśmy chcieli wymienić, jak często modlitwa różańcowa towarzyszy nam i naszemu życiu, to taką długą listę musielibyśmy tutaj wymienić. Zarówno każdy z kapłanów, którzy są przy ołtarzu i wszyscy, którzy jesteśmy tutaj na tym świętym zgromadzeniu. Każdy z nas miałby długą listę. I to nie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebujemy, modlimy się, prosimy, ale i dziękujemy i cieszymy się. Bo przecież ta modlitwa różańcowa to w tej modlitwie różańcowej odkrywamy przede wszystkim te prawdy w czterech częściach.
radosnej, bolesnej, chwalebnej i światła. I przypominamy sobie, rozważając te części, o radościach naszego życia, ale również i o boleściach. Boleściach Jezusa Chrystusa, ale i naszych boleściach, które wplatamy w Jego boleści. Mamy też tajemnicę światła i światłość w naszym życiu, rozpromienia mroki, które czasami są w naszym życiu. A kiedy te wszystkie tajemnice rozważymy, to przejdziemy do tych tajemnic chwalebnych, bo kiedyś przejdziemy do domu naszego Ojca. Szczególnym blaskiem prawdy, gdzie zwycięża miłość. Miłość okazuje się jeszcze potężniejsza. Modliłem się dzisiaj za swoją rodzinę, modliłem się za swoją miejscowość, a wcześniej za parafię, no i oczywiście za Polskę, za ojczyznę, która jest też w takiej sytuacji, że tej modlitwy potrzebuje. Także Maryja prosiła o różaniec, to ta Polska też potrzebuje modlitwy różańcowej, a szczególnie w miesiącu, jakim jest październik, to jest miesiąc różańcowy. Świadectwem życia i wstawiennictwem naszych świętych patronów nie lękali się tego świata, lecz odważnie nieśli mu Ewangelię o Twoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Mam na imię Anna i przybyłam tutaj, aby modlić się razem z moją rodziną i parafianami o pokój na świecie oraz za polepszenie się sytuacji w Polsce i w prywatnych intencjach wspomniałam oczywiście o zdrowiu dla mnie, dla mojej rodziny, o błogosławieństwo Boże, o rozwiązanie powołania i dobry wybór, ponieważ jestem już pod koniec liceum i o dobry wybór studiów i pomyślne zdanie matury. Święty Boże, święty mocny, święty W różańcu modliłem się za rodzinę, o zdrowie w rodzinie, bo jest dużo problemów zdrowotnych i o błogosławieństwo Boże w pracy zawodowej. Święty mocny, święty przemarsz w pielgrzymce tutaj z kościoła w Kolanach, to będzie o 13.30, jedziemy sprzed kościoła. Tak jak słyszeliśmy, zapowiedzi księdza Zbigniewa, księdza proboszcza, utworzymy jedną kolumnę. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jeśli byśmy nie potrafili utworzyć jednej kolumny, to idziemy w kilku kolumnach, ale będziemy starali się, żebyśmy wszyscy razem szli. I zapraszam stąd, spod kościoła, dokładnie do kościoła w Hucie Polańskiej jest 5 kilometrów. Nie tak daleko, także przejdziemy w tamtą stronę i od razu zapowiadam, że z powrotem musimy również przyjść. Tam... Prowadzący modlitwę różańcową w kierunku granicy słowackiej był ksiądz proboszcz z Polan, ksiądz magister Zbigniew Preisner. 1174 osoby w procesji różańcowej przeszło do miejscowości Huta Polańska, rozważając 20 tajemnic różańca. Za tymi, którzy powodują konflikty i rozniecają wojny, aby się nawrócili. Prosimy za tymi, którzy angażują wszystkie swoje siły na rzecz pokoju, aby nie osłabli w swoich działaniach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomóż. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.